Witam serdecznie w kryminalnie na taśmach w kolejnym odcinku. Tym razem, po tym jakże krótkim pobycie w Wielkiej Brytanii, znów przenosimy się do USA, konkretnie to na słoneczną Florydę. Dzisiejsza sprawa należy do tych świeższych, że tak to ujmę bo przeniesiemy się do roku 2009. Jeżeli słuchaliście już moich podcastów o sprawie Shandy Szarer czy Adrian Reynolds, to dzisiejsza historia będzie dosyć podobna. Będzie też dużo bohaterów, nastolatków, będziemy mieć też dużo wiadomości tekstowych, bo 2009 rok to już ta era SMS-ów, różnych komunikatorów, Myspace. I będą też nastoletnie dramaty. Dwie dziewczyny walczące o względy jednego chłopaka, któremu najwyraźniej się to podobało, bo zaczął grać na dwa fronty. W każdym razie będzie to iście toksyczny, nastoletni trójkąt z którego jedna osoba na pewno nie wyjdzie żywa. Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, to zapraszam do posłuchania. Zaczniemy więc od samego początku. Przenosimy się na Florydę, do miasta Pinellas Park i pozwólcie, że zacznę od przedstawienia pierwszej bohaterki naszego podcastu, która nazywała się Rachel Wade. Rachel urodziła się 27 lutego 1990 roku właśnie w Pinellas Park i pochodziła z kochającego domu. Jej mama Janet była nauczycielką w szkole podstawowej, a jej tata Barry był kierowcą ciężarówki. Rachel miała także starszego brata, i generalnie to wszystko w ich domu było spokojne i stabilne. Jednak jak to zwykle bywa, do czasu. Konkretnie to do momentu, kiedy Rachel osiągnęła wiek nastoletni. Zaczęła się wtedy buntować, stawiać rodzicom, i w rezultacie wpadać w kłopoty. Jak wspominali jej rodzice, Janet i Barry wolała zdobywać kolejnych chłopaków niż kolejne dobre oceny. Wymykała się z domu i nie wracała o ustalonej porze. Pewnego razu została przyłapana przez kogoś, nie wiem czy nie przez policjanta. Podczas seksu z innym chłopakiem w jego samochodzie. Problem polegał na tym, że Rachel miała wtedy 15 lat, a ten chłopak 19, a w Stanach, w zależności od miejsca, od stanu, jest tak zwany wiek zgody, czyli wiek przyzwolenia na seks. Zazwyczaj jest on właśnie od 16 lub 17 roku życia. A to była Floryda, zatem w tamtym momencie nasza bohaterka była nieletnia i ten chłopak, z którym została złapana, miał z tego tytułu poważne problemy. I to bardzo poważne, bo został oskarżony o przestępstwo seksualne. Podczas drugiego roku nauki w liceum Rachel pobiła swój rekord i uciekła z domu aż 14 razy. Jak możecie się domyślać, dla Janet i Barego to nie była łatwa sytuacja. Starali się udawać swojemu dziecku wszystko, czego potrzebuje, wspierać ją, ale widać, że ta sytuacja i to zachowanie Rachel trochę ich przerastało, bo po prostu nie byli w stanie nad nią zapanować. Zawsze też, gdy dziewczyna uciekała z domu, to państwo Wade powiadamiali policję. Dzwonili też po znajomych Rachel, pytając, czy może wiedzą, gdzie jest ich córka. Jeździli też po mieście, szukali jej. A kiedy w końcu Rachel wracała do domu, czy to dlatego, że ją znaleźli, czy to z własnej woli, to jej rodzice rozmawiali z nią, starali się przekonywać, by nie uciekała, by po prostu z nimi porozmawiała i może wtedy po tej rozmowie jakoś uda im się rozwiązać te problemy. Jednak nie było to wcale takie łatwe usiąść i po prostu przegadać, co jest nie tak, bo Rachel miała problemy z agresją. Sama czasem nie była w stanie zapanować nad swoimi emocjami. I pewnej nocy, po kłótni z mamą z Janet, dziewczyna wyjęła nóż z kuchennej szuflady i zamknęła się w łazience. Janet Wade była przerażona. Obawiała się, że jej córka może chcieć zrobić sobie krzywdę, ale na szczęście nastolatka tego nie zrobiła. Po tym incydencie ponownie uciekła też z domu. Rodzice byli głęboko zaniepokojeni zachowaniem córki i czuli się bezsilni. Nie wiedzieli, co mają dalej robić, skoro nastolatka nie chce ich słuchać i co chwilę ucieka z domu. Postanowili więc zabrać ją do poradni na rozmowę z psychologiem. Zostało ustalonych nawet kilka sesji. Na których Rachel się zjawiała, współpracowała i wydawać by się mogło, że te rozmowy przynoszą jakiś skutek. Zachowanie dziewczyny wyraźnie się poprawiło, tak jak jej oceny, ale niestety nie na długo. Generalnie Rachel chciała być wolna. Nie chciała słuchać rodziców, którzy, jak uważała, ją ograniczali. Nie interesowały ją obowiązki domowe czy szkoła. Nie mogła doczekać się, kiedy osiągnie odpowiedni wiek i wyprowadzi się od rodziców. Wtedy też mogłaby robić, co chce, i nikt nie mógłby mieć do niej pretensji. Do tego poszłaby do pracy, miałaby własne pieniądze, za które mogłaby imprezować. Przynajmniej z takiego założenia wychodziła. Jednak jak na razie nie było takiej możliwości, nie było takiej możliwości wyprowadzki, więc Rachel zajmowała się tym, co lubiła najbardziej, czyli chłopakami. Uwielbiała flirtować. Była też ładna, miała wyrazistą osobowość i ognisty temperament. I to się chłopakom podobało. W pewnym momencie Rachel postanowiła rzucić szkołę. Chyba i tak nie szła jej tam najlepiej. W każdym razie podjęła pracę jako kelnerka i kiedy odłożyła trochę pieniędzy, to postanowiła się wyprowadzić od rodziców i wynająć własne mieszkanie. Zdaje się, że mogła mieć wtedy 18 albo 19 lat. Nasza bohaterka była z siebie bardzo dumna, że wyprowadziła się, że mieszka przysłowiowo na swoim, że potrafiła o siebie zadbać, ma pracę, ma pieniądze. Nawet zmieniła swój nick na Myspace na Independent Chick, czyli niezależna laska, moglibyśmy powiedzieć. I wbrew pozorom, i wbrew wszelkim zwiastunom, Rachel radziła sobie sama całkiem nieźle. Chodziła do pracy, dostawała regularnie wypłatę. Opłacała też rachunki w terminie, a jak jej coś zostało, to też szła na imprezę. Po tej wyprowadzce też jej relacje z rodzicami i bratem znacznie się poprawiły. Przyjeżdżała do rodzinnego domu co weekend, by zjeść razem obiad i pogadać. Upadało jej się więc całkiem nieźle, osiągnęła swoją upragnioną niezależność. I zamrośmy na chwilę o ten moment, ponieważ w tym momencie chciałabym przedstawić wam drugą bardzo ważną bohaterkę naszego podcastu. Sara Ludeman. Później wszystko może się pomieszać, bo mamy dużo wątków, jest dużo bohaterów, a to jest dobry moment, by wprowadzić kolejną postać. Sara Ludeman urodziła się 9 grudnia 1990 roku i była jedynym dzieckiem Charlie'ego i gay Ludemanów. Sara była takim wyczekiwanym od dawna potomkiem, dlatego kiedy w końcu Gay udało się donosić ciążę i córka pojawiła się na świecie, to byli wręcz przeszczęśliwi. Rodzina mieszkała w Nowym Jorku, ale ten zgiełk wielkiego miasta nie sprzyjał życiu rodzinnemu, więc podjęli decyzję, aby udać się w inne, bardziej bezpieczne i cieplejsze miejsce. Padło zatem na Florydę i na miasto Pinellas Park. Sarze nigdy niczego nie brakowało. Dla swoich rodziców była całym życiem i robili oni wszystko, by czuła się szczęśliwa i kochana. Jako nastolatka Sara miała bardzo dobre relacje ze swoimi rodzicami. W zasadzie byli bardzo blisko, zwłaszcza z ojcem. Przyjaciele rodziny żartowali i nazywali Sarę córeczką tatusia. Mama, gay, pracowała jako pielęgniarka, a ojciec, Charlie, był taksówkarzem. Córka podzielała ogromną miłość ojca do muzyki country i kiedy czasem jechali razem taksówką, dopuszczali właśnie taką muzykę country i śpiewali na całe gardło. Gdy Sara zaczęła dorastać, to chciała częściej wychodzić z domu, spotykać się z przyjaciółmi, jakoś się rozwijać. mu i Gay ciężko było pogodzić się z tym, że ich mała córeczka staje się młodą kobietą. Ale przecież nie mogli jej tak po prostu zamknąć w domu. Chcieliby ich jedyne takie wyczekiwane dziecko było szczęśliwe. Pozwolili więc Sarze wychodzić, ale pod pewnymi warunkami. Musieli wiedzieć dokąd idzie, z kim i do domu miała wracać przed godziną 23. Sara nie była problematyczna. Nie chciała sprawiać kłopotów rodzicom, więc zaledwie parę razy zdarzyło się jej przekroczyć tą wyznaczoną godzinę policyjną, godzinę powrotu, ale zawsze wtedy dzwoniła wcześniej i uprzedzała, mówiła jaka jest sytuacja: że na przykład jedzie autobusem, nie dojedzie na czas, albo że ktoś miał ją podwieźć, ale jednak nie wyszło i się spóźni. Sara była pewna siebie. Lubiła nawiązywać nowe znajomości, była bardzo otwartą osobą. Do tego w szkole szło jej całkiem dobrze, miała wielu przyjaciół. W źródłach jest podnoszone, że nie miała zbyt wielu chłopaków, nie uganiała się za nimi, a i tak gdzieś tam jakiś adorator się trafił. Sara miała też piękny, duży uśmiech, którym potrafiła oczarować każdego. Kiedy dziewczyna miała 16 lat, uczęszczała do szkoły średniej w Tarpon Springs. Z tego co wyczytałam, to w tym liceum był taki program medycyny weterynaryjnej, jeżeli dobrze to przetłumaczyłam. I z czystej ciekawości postanowiłam to wygooglować, i okazuje się, że niektóre szkoły średnie w USA rzeczywiście oferują dołączenie do takiego programu: Veterinary Medicine Program. Gdzie przez określony czas, zazwyczaj jest to przeważnie dwa tygodnie, uczniowie mają szansę, by poznać, zobaczyć, jak wygląda praca weterynarza, tak od podszewki, też co trzeba zrobić, gdy ktoś chce związać swoją przyszłość właśnie z leczeniem zwierząt, itd. Tak to tak w wielkim skrócie, oczywiście. I Sarze ten program bardzo się podobał. Kochała pomagać, kochała zwierzęta, więc tak naprawdę weterynaria to było to, co dziewczyna chciała w przyszłości robić. Sara, jak wspominałam, była dobrą uczennicą i może źle powiedziałam, bo miała naprawdę świetne wyniki w nauce, także wróżono jej owocną przyszłość. Codziennie rano dojeżdżała autobusem do szkoły i czytałam, że ten dojazd trwał godzinę. Jednak nie jestem pewna, czy godzinę w jedną stronę, czy może cały wyjazd i powrót jej tyle zajmował. W każdym razie dojeżdżała do szkoły i w źródłach też jest wspomniane, że była taką typową nastolatką. Interesowała się różnymi plotkami ze świata gwiazd, miała swoich celebryckich kraszy. Jednak jeżeli chodzi właśnie o takie randki z chłopakami, to tak jak wspominałam, wielu ich nie było. I kiedy Sara Ludeman skończyła dziesiątą klasę, czyli tak jakby swój drugi rok w szkole średniej, to większość lata, wakacji spędzała z przyjaciółmi. Głównie chodzili do kina, spędzali czas na świeżym powietrzu i stołowali się w Chick fil A, czyli takiej restauracji typu fast food. I pewnego dnia Sara zobaczyła jak pewien przystojny chłopak o śniadej karnacji wychodzi z kuchni tej restauracji. Chłopak był na oko starszy od Sary. Zauważył jej spojrzenie, zauważył, jak się w niego wpatruje, i puścił jej oko. Dla dziewczyny była to wręcz miłość od pierwszego wejrzenia. I tym sposobem poznajemy kolejnego bohatera naszej historii, który można by rzec jest, a raczej był katalizatorem całej tej sprawy. Owym chłopakiem był Joshua, nazwany przez wszystkich Josh Camacho. I Josh nie narzekał na brak powodzenia u dziewczyn. Jego matka pochodziła z Dominikany, więc to po niej odziedziczył urodę, długie, kręcone włosy i taką ciemniejszą śniadą karnację. Do tego Josh był wysportowany i doskonale zdawał sobie sprawę, jakie wrażenie robi na płci przeciwnej, i chętnie z tego korzystał. Miał dużą rodzinę, sześcioro braci i jedną siostrę. Dużo czasu spędzał ze swoim starszym bratem Jayem i szybko wśród znajomych zaczęto ich nazywać graczami. Josh chciał być taki jak Jay, czyli spotykać się z wieloma dziewczynami naraz i do tego nie dać się złapać. Ciekawy model do naśladowania, nie powiem. Josh miał też dziewczynę, taką stałą dziewczynę, która nazywała się Erin Slotover. Byli ze sobą bardzo długo, poznali się jeszcze w szkole podstawowej i od tamtej pory trzymali się razem. Jednak nim Josh ukończył liceum, to okazało się, że zostanie ojcem, bo Erin zaszła w ciążę. Jednak Josh nie czuł się w żadnym stopniu zobligowany, by porzucić dotychczasowe życie i zająć się rodziną. I w rezultacie para rozstała się, nim dziecko przyszło na świat. A zerwali z inicjatywy Erin, która już nie mogła znieść tego, jak bardzo Josh ją zdradzał. Mimo co mieli razem dziecko, więc dziewczyna nie chciała wykreślać go całkowicie ze swojego życia. Chłopak wcale nie brał na siebie żadnych obowiązków rodzicielskich, nie łożył też na ich dziecko. Nie za bardzo też rozumiem, dlaczego Erin nie podała go o alimenty, może liczyła, że Josh jeszcze się opamięta i się zejdą. W każdym razie pozwalała mu się widywać z ich synem tak często, jak, jak tylko Josh chciał. I wtedy też właśnie Sara Ludeman poznaje Josha. Od razu jej się spodobał, a on flirtował z nią za każdym razem, gdy się widzieli. I w rezultacie Sara się w nim dosyć szybko zakochała. Dowiedziała się, że chłopak uczęszcza do liceum w Pinaras Park High, więc żeby być bliżej niego, oznajmiła swoim rodzicom, że nie chce już chodzić do szkoły w Tarpon Springs. Charlie i gay rodzice byli zaskoczeni, próbowali przekonać ją, by ponownie rozważyła tę decyzję, zwłaszcza że placówka, do której aktualnie dziewczyna uczęszczała, miała bardzo dobre narzędzia, by przygotować salę do kształcenia się na weterynarza. W którym tak bardzo chciała w przyszłości zostać. Jednak dziewczyna podjęła już decyzję. Chciała tylko być w tej samej szkole co Josh i tylko to się liczyło. Warto wspomnieć, że nie była wtedy jeszcze w związku z tym chłopakiem i też nie powiedziała rodzicom, że to właśnie on był powodem, dla którego chciała zmienić szkołę. Charlie'emu i Gay nie pozostało więc nic innego, jak spełnić prośby u córki i przepisać się do innej szkoły. Więc kiedy zaczął się nowy rok szkolny, to Josh zauważył Sarę w Pinellas Park High, ale o zgrozo ją zignorował. Jednak poza szkołą, poza lekcjami, gdy tylko zostawali sami, nie mógł trzymać się od niej z daleka. To właśnie z Joshem Sara przeżyła swój pierwszy pocałunek. Dziewczyna była zachwycona swoim nowym chłopakiem, wręcz go ubóstwiała. I Joshowi nie zajęło dużo czasu, zanim zdał sobie sprawę z władzy, jaką ma nad Sarą. I postanowił to wykorzystać. Zaczął dziewczynę kontrolować i to tak dosyć mocno. Przyjaciele Sary zaczęli się o nią martwić. Spełniała wszystkie zachcianki swojego nowego chłopaka. Na przykład Sara lubiła chodzić wszędzie w shortach albo w spódnicy, bo często też chodziła na plaże, a poza tym na Florydzie... Jest raczej ciepło, umówmy się. Jednak Josh upierał się, by dziewczyna nosiła długie spodnie, by inni faceci nie gapili się na jej nogi. I co zrobiła Sara? Gdy tylko to usłyszała, no to poszła do sklepu i kupiła sobie długie spodnie i od razu je nałożyła. Mimo, że nie miała w zwyczaju w ogóle takich wkładać. Do tego schudła jakieś 10 kg w krótkim czasie. Wszystko po to, by lepiej wyglądać dla Josha. też jej wyniki w nauce zaczęły się pogarszać i generalnie wszystko w jej życiu kręciło się wokół Josha Kamacho. Zamiast chodzić do szkoły, to spędzała czas ze swoim chłopakiem. Postrzegała go jako złego chłopca, takiego podboja i to jej się bardzo podobało. Na swoim telefonie miała zdjęcie Josha trzymającego pistolet i jeszcze jedno, na którym palił trawkę. Po ukończeniu liceum, Josh, który był starszy od Sary, nie kontynuował nauki i nie znalazł też sobie stałej pracy. Po prostu po całych dniach przesiadywał w domu, grając w gry wideo i paląc trawkę. Sara nie chciała jeszcze z nim sypiać, tym bardziej jego była, z którą miał dziecko. Nie trzeba dodawać, że ojciec Sary, Charlie Ludeman, nie lubił Josha. Nazywał go nawet szczurem. Widział, jak jego córka się zmienia pod wpływem chłopaka, ale niewiele mógł z tym zrobić. Ostrzegał ją, że Josh to nie jest dobry wybór, ale to tylko pchnęło ją dalej w jego ramiona. Charlie i Gay wiedzieli, że muszą zaakceptować Josha, a inaczej stracą córkę. Charlie zapraszał go na mecze Tampa Bay Race, a Gay starała się, aby Josh czuł się mile widziany w ich domu. Ale Camacho, szczerze mówiąc, nie za bardzo się wysilał. Było mu wszystko jedno, czy ludemanowie go polubił, czy nie. W końcu nie traktował związku z Sarą jakoś specjalnie poważnie. Wychodził z założenia, że jak nie ta, to inna. Rodzice Sary mieli więc nadzieję, że dziewczyna w końcu się opamięta i zobaczy, z jakim osobnikiem się spotyka. I rzeczywiście, w miarę jak związek się rozwijał, to zaczęły się pojawiać różne zgrzyty. I niektóre były na tyle poważne, że Sara i Josh parę razy ze sobą zrywali. Właściwie to Josh zrywał. Sara była w nim po uszy zakochana. Był jej pierwszym chłopakiem. Nie chciała, by od niej odszedł. Nie chciała też wierzyć w historie, które opowiadali jej przyjaciele o tym, jak ją zdradzał. I zawsze czuła, że ich związek jest na tyle wyjątkowy, by o niego walczyć. Przykre, czasami trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Oszczędziłoby to wielu problemów, także w tej historii. W pierwszych miesiącach związku Sary i Josha policja z Pinellas Park była wzywana sześć razy, aby interweniować w ich publicznych konfrontacjach. Kiedyś Sara i Josh kłócili się, krzycząc na siebie na ruchliwym skrzyżowaniu. Innym razem obodzie mieli zaciekło werbalną konfrontację z byłą dziewczyną Josha, Erin, która była wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Josh okłamał Sarę na temat tego, gdzie jest, i kiedy Sara się o tym dowiedziała, to wpadła we wściekłość. Innym razem wszyscy wpadli na siebie na parkingu i doszło do kolejnej bójki. Bo warto wspomnieć gdzieś mi to umknęło że gdy Josh spotykał się z Sarą, to był też wtedy jeszcze z Erin, która była z nim wtedy w ciąży. W lipcu 2008 roku Sara i Erin postanowiły połączyć siły, bo zdały sobie sprawę z tego, że Josh spotyka się z nimi obiema. Nasza bohaterka Sara wzięła więc od swoich rodziców auto, minivana, i razem z Erin pojechały na miasto po śladach Josha, bo podejrzewały też, że nie jest im wierny. Było to tuż po tym, jak Erin urodziła, więc z tyłu w foteliku jechał z nimi niemowlak. Wtedy też dziewczyny przyłapały chłopaka na seksie z jakąś inną dziewczyną. Jednak pozostawały w ukryciu. Po wszystkim Josh zauważył, że obie dziewczyny go wyśledziły i podszedł do ich samochodu. Przeszedł na stronę kierowcy. Okno Sary było wtedy opuszczone, bo prowadziła to był samochód jej rodziców. Erin wyskoczyła w tym czasie z auta, by skonfrontować się z Joshem. A kiedy obchodziła pojazd, to Josh uderzył Sarę w twarz. I to dosyć mocno, bo pojawił się potężny siniak. Nie umknęło to uwadze rodziców Sary. Charlie i Gay Ludeman byli wściekli i chcieli wnieść oskarżenie na policję, ale Sara przekonała ich, by tego nie robili. Rodzice uszanowali tę prośbę u córki, ale Gay skontaktowała się w międzyczasie z policją i zapytała, co mogą zrobić, aby utrzymać Josha z dala od Sary. Przez pewien moment jednak nie było to potrzebne, bo Sara najwyraźniej miała chyba dość Josha i postanowiła go unikać, przynajmniej na razie. I wtedy też pojawia nam się postać Rachel Wade z samego początku naszego podcastu. Josh znał Rachel od podstawówki a były Rachel przyjaźnił się z Jayem Camacho, bratem Josha, więc byli znajomymi. Latem 2008 roku Rachel i Josh wpadli na siebie na imprezie i poleciały iskry. Rachel postanowiła od czasu do czasu wpadać do Chick-fil-A, aby zobaczyć się z Joshem i wtedy też nawiązali coś na kształt relacji. W międzyczasie jednak Josh starał się udobruchać Sarę, Odnowić z nią relację i pracował usilnie nad dziewczyną. I przyznam, że jestem pełna podziwu, że Joshowi udało się całkiem sprawnie pogodzić swoje dwa związki. Sara miała godzinę policyjną o godzinie 23, czyli po tej godzinie nie mogła nigdzie wychodzić, musiała o tej porze wracać do domu, a Rachel wychodziła późno ze swojej pracy w Applebee's. Zatem Josh spędzał dzień i wieczór z Sarą, dobrą dziewczyną. A kończył noc z niegrzeczną Rachel. I przyjaciele Rachel wiedzieli, że dziewczyna może mieć każdego kogo zechce. Była zabawna, ładna i niezależna. Nie mogli więc zrozumieć jej obsesji na punkcie Josha. Josh często zatrzymywał się w jej mieszkaniu podczas ich związku. Rachel powiedziała nawet swoim znajomym, że widziała jego ciemną stronę. Twierdziła, że groził jej bronią, gdy chciała z nim zerwać. To był bardzo ognisty związek. Jednak w pewnym momencie Rachel zdała sobie sprawę, że Josh nadal jest związany z Sarą. Rachel wiedziała o Sarze, ale Josh powiedział jej, że zerwali. A to prawdą oczywiście nie było, bo widywał się z dwiema dziewczynami naraz, czyli powtórka z rozrywki. Rachel zobaczyła ich wspólne zdjęcia z plaży na koncie MySpace Sary i wręcz eksplodowała z wściekłości. Znajomi i przyjaciele obu dziewczyn zachęcali, by zarówno Rachel, jak i Sara zostawiły tego całego Josha, który wyraźnie sobie z nimi pogrywał, a może nawet nie tylko z nimi, kto to wie. Jednak dziewczyny były uparte i przede wszystkim zakochane. W końcu jednak to Rachel z nim zerwała, dość głośno pisząc o powodach tego zerwania na swojej stronie MySpace. Wspomniała, że mogłaby zrobić to o wiele lepiej. Wkrótce pod jej postem pojawił się komentarz, napisany przez Sarę Ludeman, stwierdzający, że to właśnie Josh znalazł kogoś lepszego. Rachel dostała furii, jak zobaczyła ten komentarz. W jakiś sposób zdobyła numer telefonu do Sary i zostawiła na jej poczcie głosowej bardzo obraźliwe wiadomości. Atakowała w nich wygląd Sary i fakt, że nadal miała wyznaczoną godzinę policyjną. Sara jednak po słuchaniu tych wiadomości postanowiła bronić się przed tymi drwinami i to był błąd, bo rozpoczęła się jedna wielka drama. Dziewczyny zamieszczały obraźliwe komentarze na swoich kontach MySpace. Wysyłały sobie nawzajem przykre wiadomości tekstowe i głosowe. W miarę upływu miesięcy ten konflikt nasilał się. Podobno Josh nawet go podsycał i pisał do każdej z nich, że jeśli go kochają, to będą ze sobą walczyć. Sara pojawiła się nawet w Applebee's, gdzie Rachel pracowała jako kelnerka i razem z przyjaciółmi drwiła z niej podczas jej zmiany. Pewnego wieczoru Sara zobaczyła Rachel w pracy. Podeszła do niej i wytrąciła jej perfidnie tacę z rąk. Poskarżyła się także kierownikowi Rachel, twierdząc, że dziewczyna napluła jej do jedzenia. Co było prawdą, bo rzeczywiście tak zrobiła. Konflikt eskalował dalej. W wiadomości głosowej do Sary wysłanej 29 sierpnia 2008 roku, rozgniewana Rachel mówiła, że gwarantuje Sarze, że ją zabije. Określiła też dziewczynę kilkoma obraźliwymi epitetami, a później dodała, że przysięga, że ją zabije ponownie. Co gorsza, Josh zaczął wtedy spędzać więcej czasu z Rachel. Co więcej, nawet się do niej wprowadził i podsycał te kłótnie z Sarą, z którą notabene cały czas się widywał. W końcu do tego sporu włączyła się także policja, bo dziewczyny zaczęły na siebie donosić. Pierwszą takim zdarzeniem było, kiedy Sara wraz z przyjaciółmi napadła pewnego wieczoru na Rachel pod restauracją Taco Bell. I wszyscy potraktowali dziewczynę tak zwanymi silly String, czyli serpentyną w sprayu, i odjechali. Rachel twierdziła, że Sara przejechała też obok jej mieszkania i krzyczała, chodź, walcz ze mną. Sara z kolei powiedziała policji, że Rachel dzwoniła do niej 20 razy w ciągu dwóch godzin, grożąc jej śmiercią. Jednak w tych zgłoszeniach nikt nie został fizycznie poszkodowany. A policja nie mogła nic zrobić poza próbą przekonania dziewcząt, by w końcu przestały robić sobie na złość. Rodzice obu dziewczyn nie byli świadomi tego, co się dzieje. Natomiast przyjaciele Sary i Rachel doskonale wiedzieli, że sprawy nie wyglądają dobrze i próbowali przekonać ich obie osobno do zerwania z Joshem. Jednak byli też tacy, co specjalnie ten konflikt podsycali, podjudzali dziewczyny, bo stało się wręcz taką wiedzą publiczną, że Rachel i Sara po prostu się nienawidzą. I w ogóle to Rachel miała historię takich burzliwych kłótni między różnymi dziewczynami, między różnymi osobami. Miała ostry język i zdarzyło jej się grozić potencjalnym rywalkom przez telefon. Większość jej rówieśników nie traktowała poważnie jej gruźby. Opisywali ją jako takiego małego pieska, który dużo szczeka, a wcale nie gryzie. Bo tak naprawdę te jej konflikty nigdy nie były jakieś specjalnie poważne. Więc kiedy rozpoczął się ten spór z Sarą, nikt nie był specjalnie zaniepokojony. Po prostu wszyscy myśleli, że Rachel znalazła sobie nowy cel, nowy obiekt, który musi trochę podręczyć, zanim się znudzi. Dopiero później wszyscy zdali sobie sprawę, jak bardzo się mylili. I tak, moi drodzy, dochodzimy do wydarzeń, przez które ten podcast w ogóle powstał. Finał miał miejsce 14 kwietnia 2009 roku. Josh obiecał każdej z dziewczyn, że się z nimi zobaczy tamtego wieczoru. Kiedy więc Sara wróciła tego popołudnia do domu ze szkoły, natychmiast pobiegła do komputera i zalogowała się na MySpace. Sprawy między nią a Joshem były raczej niepewne i bardzo to przeżywała. Postanowiła też wejść na profil na MySpace Rachel i zobaczyła najnowszą aktualizację je nastroju dziewczyny, która brzmiała Love in my boo, czyli coś w stylu kocham moje kochanie albo kocham mojego skarba. Sara natychmiast napisała do Josia. Napisała mu łącznie trzy wiadomości, w których mówiła, że bardzo ją wkurza, że on ma wszystko gdzieś, co Rachel pisze. Że zawsze, bierze jej, że zawsze obiera jej stronę i to wygląda tak, jakby Rachel zawsze było od niej lepsza. Kiedy nie uzyskała odpowiedzi jakiejkolwiek na swoje wiadomości, napisała prowokująco. Mówisz, że mnie kochasz, ale nie masz nawet na tyle przyzwoitości, żeby mi odpisać. W końcu, prawie dwie godziny później, Josh napisał przy niej ze sobą filmy. To Sarze wystarczyło. Pożyczyła od matki auto i wyjechała, by spotkać się z Joshem w mieszkaniu jego siostry Janet, aby obejrzeć razem filmy. Jednak zanim wyszła z domu, postanowiła zaktualizować swój nastrój na MySpace. Napisała tam, kocham cię kochanie. I tak się składa, że Rachel miała ten wieczór wolny od pracy i była sama w domu czekając na Josha. Jednak on się nie zjawił. Wysłała mu więc smsa pytając gdzie jest. A on odpisał, że musi opiekować się dzieckiem swojej siostry. Gdy robiło się ciemno, Rachel postanowiła zabrać psa na spacer. Później powiedziała policji, że obok niej przejechał samochód, który na nią zatrąbił. Usłyszała głos Sary krzyczącej, by odczepiła się od jej faceta. Sąsiad Rachel potwierdził również, że ktoś był przed mieszkaniem dziewczyny, wykrzykując podobne rzeczy wcześniej tego wieczoru. To zdenerwowało Rachel, więc zadzwoniła do swojego byłego chłopaka, Javiera Laboya. Ten kazał jej przyjść do swojego domu, by nikt nie pomyślał o szukaniu jej tam. Czytaj, Sara by jej tam nie szukała i nie dręczyła. Wychodząc z mieszkania, Rachel wzięła z kuchni nóż do steków i wypchnęła go do torebki. Później będzie tłumaczyć, że obawiała się, że Sara i jej przyjaciele ją zaatakują i że wzięła nóż tylko po to, aby ich odstraszyć w razie ewentualnego ataku. Jednak zamiast jechać prosto do Javiera, Rachel przejechała obok domu siostry Josha. Zobaczyła na podjeździe minivana należącego do matki Sary i wiedziała dlaczego Josh ją tego wieczoru wystawił. Zobaczyła przez okno, że chłopak i Sara grają razem w grę wideo. Rachel wysłała sms do Josha, w którym napisała, że wie dlaczego się do niej dziś nie odzywa. Odczytał tę wiadomość. Upewnił się też, że Sara ją widzi. Rozpoczął także odpisywanie Rachel. Wysłał jej wiadomość o treści: Tak, już cię nie lubię. Dlaczego stoisz na mojej ulicy? Idź do domu. Rachel odmówiła odejścia i wysłała kolejnego SMS-a o treści: Nie, poczekam aż ona wróci do domu. Jednak Rachel w końcu poddała się i, i poszła. Dotarła do domu Javiera między godziną 23 a północą. Spędzili tam czas z innym przyjacielem, Dustinem Grimesem. Rachel opowiedziała chłopakom o nożu w torebce. Przyjaciele później przypomnieli sobie, że Rachel powiedziała, że zamierza zabić Sarę, ale dziewczyna zaprzeczyła później, by kiedykolwiek tak powiedziała. Stwierdziła, że powiedziała im, że przyniosła nóż do samoobrony i że Javier i Dustin obiecali jej, że jest z nimi bezpieczna i nie będzie go potrzebować. Tuż przed północą Sara zgodziła się podwieźć siostrę Josha do McDonalda w drodze powrotnej do domu. Minęła jej godzina policyjna, a Charlie Ludeman zaczął się denerwować. Wysyłał gniewne SMSy prosząc córkę, by wróciła jak najszybciej do domu. W drodze do McDonalda Sara odebrała telefon od Rachel i przełączyła na głośnik. Janet Camacho i jej przyjaciółka Jerika Smith były wtedy w samochodzie i wszystko słyszały. Rachel podobno groziła Sarze, mówiąc jej, że zamierza dźgnąć ją i jej meksykańskiego chłopaka nożem. Podczas jazdy na skrzyżowaniu ulic natknęły się na jedną z przyjaciółek Sary, Ashley Lovelady. Ashley powiedziała im, że właśnie widziała Rachel za rogiem, na 52. ulicy w domu Javiera-Laboya. Sara przystąpiła więc do działania i postanowiła udać się tam, by skonfrontować się z Rachel i uciszyć ją raz na zawsze. Kiedy Sara przybyła do domu Javiera, Rachel, Javier i Dustin Grimes byli na zewnątrz. Rachel opierała się o maskę swojego samochodu, czerwonego Saturna, i paliła papierosa. Według Rachel, Sara prawie ją przejechała, gdy zatrzymała się na podjeździe, zaledwie metr od niej. Sara następnie wysiadła z samochodu, wymachując rękami. Wtedy Rachel wyciągnęła nóż i upewniła się, że dziewczyna go widziała, ale ta nie cofała się, parła dalej na Rachel. Sara była zdeterminowana, by w końcu to zakończyć. Chwyciła nawet swoją rywalkę za włosy i pociągnęła w dół. Jednak Rachel szybko odzyskała równowagę i zaatakowała Sarę. Najpierw przejechała ostrzem noża po jej ramieniu, a następnie dźgnęła ją dwukrotnie w klatkę piersiową. Inni świadkowie powiedzieli, że Sara dopiero co wysiadła z samochodu i że to wtedy Rachel zaatakowała ją, zanim w ogóle miała szansę się bronić. I jedną rzeczą natomiast, co do której świadkowie, wszyscy świadkowie się zgodzili, było to, że walka szybko się rozpoczęła i jeszcze szybciej się skończyła. Po wszystkim Rachel rzuciła nóż w dach sąsiada, mówiąc: I'm done, czyli skończyłam. Harry Loboy przypomniał sobie, że Rachel miała taki jakby pusty wyraz twarzy. Powiedział, że wyglądała, jakby nie kontaktowała. Przyjaciółka Janet Camacho, Julika Smith, była pierwszą osobą na miejscu, która zadzwoniła pod numer alarmowy. Kiedy Sara wykrwawiała się, krzyczała, by Janet Camacho. Czyli siostra Josha, wróciła do samochodu, by pomyślała o swoich dzieciach i ochroniła się, bo Rachel jest niebezpieczna. Sara o własnych siłach wróciła do minivana, żeby dostać się do telefonu. Zadzwoniła wtedy do Josha, żeby powiedzieć mu, co się stało. I ostatnie słowa do niego brzmiały to boli, a potem straciła przytomność. Kiedy Josh dowiedział się, co się stało, pobiegł do domu Sary, aby powiedzieć jej rodzicom o ataku. A cała trójka udała się na miejsce zdarzenia. Charlie Ludeman zobaczył Rachel siedzącą na ławce na werandzie domu Javiera, palącą papierosa i podbiegł do niej. Krzyczał: Dlaczego Rachel? Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego nie mogłaś walczyć rękami? Ale Rachel nic mu na to nie odpowiedziała. Sara została zabrana do szpitala i zmarła tamtej nocy, konkretnie o drugiej 2.29 nad ranem. Zmarła z powodu przebicia serca. W szpitalu był także Josh. Jednak po jej śmierci odmówił wejścia do sali i zobaczenia Sary po raz ostatni, zanim zostanie zabrana do kostnicy. Wyjaśniał, że nie chce jej takiej widzieć. Na co ojciec dziewczyny, Charlie Ludeman, powiedział jesteś powodem, dla którego taka jest. Ojciec obwinił Josha za wciągnięcie Sary do tego toksycznego... Trójkąta miłosnego. Nie była dziewczyną, która plątywała się w kłopoty, nim poznała Josza. Policja szybko zajęła się sprawą zabójstwa i postanowiła przesłuchać wszystkich świadków na miejscu bójki, w tym Rachel. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, dziewczyna nadal siedziała na ławce na werandzie domu Javiera. Nie wiedziała, że Sara już nie żyje. Policjanci zabrali ją na posterunek policji w Pinellas Park, gdzie poprosili o wyjaśnienie, co było przyczyną tej bójki. Rachel opowiedziała im swoją wersję wydarzeń prowadzących do konfrontacji z Sarą, cały czas nie wiedząc, że ją zabiła. Kiedy śledczy w końcu powiedzieli jej, że Sara zmarła i że ona, Rachel, została oskarżona o morderstwo drugiego stopnia, rozpłakała się. Została aresztowana, a kaucję ustalono na pół miliona dolarów. Przybywała w areszcie w więzieniu hrabstwa Pinellas, aż do rozpoczęcia procesu. Pogrzeb Sarah Ludeman odbył się na miesiąc przed balem maturalnym. Josh został poproszony o niebranie udziału w pogrzebie. Natomiast... Proces Rachel Wade rozpoczął się 20 lipca 2010 roku i był transmitowany w programie True TV In Session. Rachel została osądzona jako osoba dorosła. W rozprawie wzięło udział wielu nastolatków, właśnie z Pinellas Park przyjaciół Sary i przyjaciół także i Rachel. Zadaniem prokuratury było udowodnienie, że śmierć Sary była przypadkiem morderstwa z premedytacją. Historia między dwiema młodymi kobietami i ich kłótnią o Josha Camacho została przedstawiona ławie przysięgłych do rozważenia. Obrona argumentowała, że zgodnie z prawem florydy, stand your ground, morderstwo było przypadkiem samoobrony. Oznacza to, że jeśli zostaniesz zaatakowany, zastrzegasz sobie prawo do obrony i odpowiedzi siłą. Jeśli uważasz, że twoje życie jest zagrożone, możesz użyć śmiertelnej siły. Jeżeli uważasz, że twoje życie jest zagrożone, możesz nawet pozbawić kogoś życia. Jednak Rachel miała ze sobą nóż w torebce, więc to nie była taka do końca samoobrona. To wyglądało tak, jakby planowała coś. Javier zeznał, że w noc morderstwa Rachel i Sara walczyły, gdy doszło do tego śmiertelnego dźgnięcia nożem. Chociaż nie widział wtedy całego incydentu, to wszystko działo się bardzo szybko. Rachel powiedziała natomiast, że Sara i dwie towarzyszące jej kobiety ją zaatakowały. Została ponoć uderzona w głowę trzy razy. Dopiero wtedy sięgnęła po nóż w torebce i dźgnęła sarę, próbując się chronić. Dopiero gdy jedna z przyjaciółek Sary powiedziała Rachel, co się stało, zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła. Siostra Josha, Janet, która podobno zaatakowała Rachel wraz, wraz z Sarą, a także Dustin Grimes, zeznali, że to Rachel podeszła do Sary i że to ona pierwsza zaatakowała. Josh pod przysięgą zeznał, że nie traktował poważnie zarówno Rachel, jak i Sary. Postrzegał ich związki jako friends with benefits, przyjaciół z korzyściami, i nie były to relacje na wyłączność. Koroner hrabstwa zajął stanowisko i powiedział, że przebicie serca Sary nożem, którego używała Rachel, wymagało dużej siły. Doszedł do wniosku, że dziewczyna zrobiła to celowo. Prokurator wskazał również, że ostrze noża było wygięte, co świadczyło o zaciekłej i gwałtownej napaści. W końcu takim najbardziej obciążającym dowodem przeciwko Rachel były jej własne wiadomości głosowe, w których groziła Sarze, że ją zabije. Do tego doszły też komentarze napisane przez Rachel pod zdjęciami Sary i Josha, w których pisała, że ją zabije, a było to na 8 miesięcy przed całym tym zdarzeniem. W końcu proces tak jakby się zakończył, ława przysięgłych udała się na naradę i w sumie to obradowali tylko 2,5 godziny i wrócili z wyrokiem skazującym. Rachel White została skazana za morderstwo drugiego stopnia. Kiedy odczytano werdykt, dziewczyna opadła na krzesło z płaczem. Przeprosiła jednak później rodziców Sary, stwierdzając, że nigdy nie zamierzała jej wyrządzić takiej fizycznej krzywdy. Ale Gay Ludeman nie kupiła tych przeprosin Rachel. Poprosiła sędziego nawet o dożywocie. Przyniosła też do sądu zdjęcia Sary. Pokazała je sądowi przysięgłym i powiedziała: To jest moja córka. Leży teraz na cmentarzu i tam ją odwiedzam. Rodzice Rachel Waite mogą przyjść i zobaczyć ją żywą. W piątek, 3 września 2010 roku, 20-letnia Rachel Wade została skazana na 27 lat więzienia. Sędzia powiedział, że wierzy, iż Rachel zamierzała zabić sarę. Jego oświadczenie brzmiało tak: to morderstwo nie było przypadkowe. Wbicie tego noża w skórę, tłuszcz i kości w czyjeś serce wymagało dużej siły. Rachel utrzymywała, że była to samoobrona i odwołała się od wroku skazującego. Twierdziła, że nie tylko ona zostawiała wiadomości głosowe z groźbami. Różnica polegała na tym, że Sara zachowała swoje, podczas gdy Rachel usunęła te wysłane do niej, czyli te, w których Sara jej groziła. I przez to Rachel straciła też apelację. Też warto wspomnieć, że część przesłuchania Rachel, tego pierwszego przesłuchania po zabójstwie, jest dostępna także na YouTube. I dużo osób mówi tutaj o tym, że dlaczego dziewczyna nie miała adwokata wtedy, no bo są momenty, gdzie rzeczywiście powinna mieć takie prawne wsparcie. Podlinkuję Wam w źródłach to nagranie, także jak będziecie chcieli, to można je sobie obejrzeć i wysłuchać. Cała ta sprawa stała się przestrogą, jak sytuacja może nasilać się dzięki nowoczesnej technologii komunikacyjnej. Obrońca Rachel, J. Herbert, zachęcał Rachel do nauczania młodych ludzi o niebezpieczeństwach w mediach społecznościowych. W oświadczeniu dla CNN Herbert mówił, że wiadomości wysyłane są błyskawicznie, bez przemyślenia. Że ludzie chowają się za szklanym ekranem i nie biorą wszystkiego na poważnie. I że jest to też lekcja dla rodziców, by zwrócili szczególną uwagę na to, co robią ich dzieci, by obserwowali ich portale społecznościowe, bo różne rzeczy tam się dzieją i niekoniecznie są to dobre rzeczy. Padło też takie sformułowanie podczas procesu, że gdyby nie telefony komórkowe czy internet, to Rachel i Sara nie byłyby w stanie kontynuować swojego konfliktu, swoich walk. I że ukrycie się za tym internetowym parawanem sprawiło, że obie stały się bardziej pewne siebie, być może bardziej podłe, niż gdyby widywały się cały czas twarzą w twarz. W latach po procesie Rachel pod naciskiem rodziców, Josh przeprowadził się do krewnych w Nowym Jorku. Wiele osób uważało, że Josh Kamar, będąc w centrum całej tragedii, musi, powinien być w jakiś sposób pociągnięty do odpowiedzialności. Ale policja nie miała prawnych podstaw, by go oskarżyć. W świetle prawa nie zrobił nic złego. Natomiast Charlie i Gay Ludeman złożyli pozew o niesłuszną śmierć wrongful death, przeciwko Joshowi Kamacho chcieli od niego zadośćuczynienia uczynienia w wysokości 15 tysięcy dolarów. Miało to pokryć koszty pogrzebu, rachunki medyczne i w jakiś sposób zrekompensować im stratę córki, choć po części. Rachel odsiaduje obecnie wyrok w zakładzie karnym w Ocala na Florydzie. W wywiadzie dla Candace DeLong w serii Crime and Investigation w obliczu zła Rachel powiedziała, tu cytuję, Żałuję, że razem z Sarą nie mogłyśmy usiąść, porozmawiać i zorientować się, że jesteśmy warte więcej i po prostu odejść od niego lub skonfrontować go z sytuacją, zanim skonfrontujemy się ze sobą. I żałuję też, że obie nie byłyśmy na tyle sprytne, żeby po prostu odejść i zdać sobie sprawę, że zasługujemy na coś lepszego. Rachel mówi, że często rozmawia z duchem Sary i że błaga ją o przebaczenie. Ma nadzieję, że po wyjściu z więzienia poślubi Javier'a Laboya, czyli tego swojego byłego chłopaka, który także był podczas całego zdarzenia, kiedy Sara straciła życie. Rachel Wade wyjdzie na wolność w roku 2035 i będzie miała wtedy 45 lat. I powiem Wam, że jest to bardzo przykra historia. Tak naprawdę dwie dziewczyny straciły życie, bo biły się o chłopaka, który i tak zdradzał je na prawo i lewo. To był 2009 rok i to życie w internecie było rozwinięte, a teraz to już chyba w ogóle wszystko się tu przeniosło. Zatem, też taki nieśmiały apel z mojej strony, byście sprawdzali od czasu do czasu, co tam robią te wasze dzieciaki w tych internetach, czy nie obrażają nikogo, czy też nie dostają jakichś pogróżek. Temu wszystkiemu dało się zapobiec, chociaż spróbować zapobiec, a nie tylko. Biernie się przypatrywać i podjudzać, żeby tylko coś się działo, i mówię tutaj o niektórych znajomych dziewczyn. Przez to te dwie dziewczyny straciły tak naprawdę życie: Sara, bo została zabita, no i też Rachel, bo zdecydowała się zabić, została zamknięta w zakładzie karnym, kiedy wyjdzie, już będzie dorosłą osobą, i to w imię czego. Miłości do chłopaka, który, jak sam przyznał później na procesie, nie traktował żadnej z nich poważnie? Czy uważacie, że Rachel powinna wyjść na wolność po tym, co zrobiła? Czy zasługuje na drugą szansę? W końcu wyraziła skruchę, przeprosiła rodziców Sary. Gdzie w tym wszystkim też jest Josh, który zdaje się, że był katalizatorem tego całego zdarzenia i nie poniósł absolutnie żadnych konsekwencji? Żyje sobie gdzieś w Nowym Jorku i zapewne nikt nie wie, że przez niego i przez jego przeświadczenie o swojej wspaniałości zmarnował życie dwóm młodym kobietom. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie i jakie jest Wasze zdanie na ten temat, jeśli macie dzieci, nastolatki. To zobaczcie czasem, co one tam robią w tym internecie. Nie zaszkodzi trzymać rękę na pulsie. Jeżeli ten film Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli okażecie mi wsparcie w postaci kliknięcia kciuka w górę czy subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Komentarze także są mile widziane, także zapraszam do tej sekcji. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć i do następnego.